Dzieci jak się bawiły, tak się bawią. Kitunio przyszedł do ciebie bliżej. Ubryś zamknięty, to sobie można poleżeć, nie? Potowarzysz. Jaki ty cieplutki jesteś, Joniu, Joniu, Joniu. Ty wspaniały kocie. Boże, jaki ty jesteś superowy. Udany taki, że nie wiem. Rudzielcu ty. Co tam, tatuś, robisz? Nic. No właśnie widzę, że... Też mnie nie nagrywa, bo jeszcze pomyślał, że ja coś robię tutaj. No właśnie. I cały mój misterny plan po prostu runie. Cały mój wizerunek też pieprzy. Co robi tutaj ta puszka, zastanawiam się. No widzisz. Właśnie. Pije się piwo, rzuca się... To wygląda właśnie jak nie wiem, w krzokach gdzieś... Nie wiem co. No słucham pana, co tak się podstawiłeś? Na nogi, ale ty jesteś cudny. Boże, jak ty mi się podobasz. Ty ja. A sznurki ci się spodobały, ty. Chodź. Chodź, bawimy. Pobawisz się ze mną? Sorry. No jesteś po prostu cudowny, naprawdę. Chodź, pobiegamy sobie. Chodź. No ale jesteś fajniutki. Idziesz? Ty kochany akrobato ty. Zanieś już tą szczotkę. Nie wiem. No chodź. I co to będzie z tym? Chodź, kitetku. Co to tak śmierdzi? Nie. No chodź. Chodź, pobawimy się. No chodź, bo specjalnie dla ciebie zostawiłam to, żebyś się bawił, a to olewasz w ogóle, to ja to wynoszę w takim razie. Tak? Idziesz? Nie idziesz. Chodź, wyniesiemy to razem. Taki mały kotecek, no. Śliczniunio. Chodź ze mną. Chodź, kochany, jesteś jak piesek, towarzysz. Chodź. Chodź, krzykaczu. Pokrzyczeć to ty sobie lubisz, nie? Rano szczególnie, jak ci się jeść chce. O, no, no, już tam żarzosny. Się towarzystwo bawi. W ogóle to podałoby znowu pomidorów poszukać. Jak się przygapi, to jeszcze nam tutaj pognieją, byłoby szkoda. Bo jakieś większe rosną. I mniejsze, i większe. Pomidory zjadajcie. To są moje ulubione. Ale to akurat niedojrzały wybrałaś chyba. Tu gdzieś widziałam takie. No tu jest na tym. No teraz nie. A ty sobie tu leżysz, wspaniałku. Jaki cudek, cudny, no. Idę po telefon. Oj, 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 oj. Wezmę ten telefon i idę może. Bo to jest się przyjemna pogoda, to znaczy przyjemna. Była w sumie cały dzień, było przyjemnie, ale to się zrobiło cieplej trochę niż było wcześniej. No ten to tu jest królem po prostu, jak pies jest zamknięty, to on w ogóle nie musi nigdzie łazić, to mu dobrze. Dobrze ci tutaj, prawda, Niniu? Halo? Skończyłeś ci? No tu się popatrz, chciałam takie ładne zdjęcie zrobić. Za każdym razem, jak mu robię... A, sznureczki się podobają panu, tak? Chodź. Właśnie widzę. Cicho bądź!
No i co z tymi pomidorami? No tutaj są takie częściowo gnijące w ogóle. Jest tego tematu tyle. To nie sposób chyba wyzerwać wszystko. Chyba te są najlepsze, te fioletowe. No, fioletowe są dobre. Ale wybierasz takie mało dojrzałe, wydaje mi się. Musisz tam głębiej zajrzeć. Tutaj masz kilka takich ładnych już, wiesz. Daj nam, chyba drzewka usychają. Konika. Tutaj to akurat by mi nie było szkoda, tak bardzo. No ale to wyższe drzewo też chyba złapało jakąś zarazę, tak zresztą jak tamto. Takie pomiędzy stoi, widzicie? To już jest drzewo sąsiadów, ale jak zniknie, to mi będzie smutno trochę. Co, Rudzielcu? Żbiku? Piękny? Żbiku, piękny. Dobra, już cię wkurza, ty. Ty mój se, mogę ciebie dotykać. I cię wkurzać też mogę. Aha, widzisz? Chodź. No dobra, bo mi się trochę tutaj przynudza mi się w tym filmie, słucham? Żadnego? Nie wiem, pewnie mama do prania wszystkie wzięła. No, taki ręcznik mi się teraz tutaj przydał. To mogę ci przynieść, jak chcesz. Trzymaj. No ale to do domu musisz się schować. No wezmę, bo i tak to jest potrzebne. Luzik. Idę, zaraz przyjdę. Coś jeszcze? No ale weź taki, żeby już tutaj mógł zostać, nie? Wiem. No widzę właśnie, no. On mi się tak podoba, jest taki słodziak. No. A w ogóle w takim świetle jasnym, dziennym, to widać, że on jest taki rudawy. Naprawdę. No zobacz. No film pod tytułem Jak można się zachwycać kotem. No dobry jest. Dobra, masz to na chwilę. A ja idę pod ręcznik, zaraz przyjdę. Dobra. Może byśmy usiedli pod wiatą na chwilę? Słodkie. O, no to dawaj. O, idealnie. No to jest ten mój przecież, no. Ja to wiem, kto go tu przyniósł. Anna G. No dobra, słuchajcie, to tu kończymy. Jak widzicie, pełen spokój na Dębińskich. Kot odpoczywa. Wreszcie sobie może tutaj powydziwiać, może sobie po prostu popanoszyć się trochę. Ugryźć mu nie przeszkadza, ugryźć zamknięty, można sobie, wiesz, podemonstrować, jakim się jest kozakiem. Ja się pobawię trochę. No dobra, to tu robimy przerwę, idziemy zasiąść na leżakach. Czemu ugryźniki takie mogą się lubić? Oni się lubią, tylko na swój sposób. Lubią się nie dotykać. Czekaj, patrz. Co zrobi? Nie wiem. Będzie chyba na rybkę polował. Tak, jeszcze tylko rybki dzisiaj nie upolował. Poza tym to już był ptaszek, pewnie jakaś myszka w nocy, bo jakieś zwłoki rano się znalazły, tam znaczy te resztki, jakieś elementy, podroby jakieś. Dobra, to na razie tyle. Marka, bye.